Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Czwartek, 3 czerwca i dziś pojawia się trzecia infografika prowadząca nas bezpośrednio do webinaru, a później do przedsprzedaży kursu CCSIF, czyli podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI. Dziś będzie króciutko i szybciutko. Pytacie się mnie, dość często dostaję, nie wiem, czasami mam wrażenie, że lekko złośliwe pytania. Czy ty naprawdę znasz się na tym wszystkim, o czym mówisz, o czym szkolisz? Odpowiadam, tak, znam się i znam tą całą tematykę. Dziwi mnie trochę to pytanie, ale jak trochę myślę nad nim często i już wiem, o co kaman, tak przypuszczam. Żyjemy w czasach, w których liczy się specjalizacja. Żyjemy w czasach bardzo wąskich specjalizacji, bardzo często. I błędem moim zdaniem jest postrzeganie chociażby koncepcji CSI jako czegoś ogromnego. Faktem jest, że składa się z kilku specjalizacji, ale samo CSI jest specjalizacją samą w sobie. Samą w sobie. To jest wiedza ogólna, to jest trochę tak jak lekarz. Lekarz posiada wiedzę ogólną i ma swoją specjalizację, tak? To samo chociażby w mojej poprzedniej pracy. Ludzie zajmują się na przykład kontrwywiadem, to nie znaczy, że nie znają się na całym kontrwywiadzie, ale robią coś na swojej działce, na swoim kierunku. Specjalizują się w konkretnych działaniach. Na przykład są specjalistami od pracy tylko i wyłącznie z ludźmi, tak? Z human, z osobowymi źródłami danych. Tak samo jest CSI. CSI jest jedną wielką specjalizacją. Specjalizacją wsparcia biznesu. W ramach CSI występują 4 takie węższe specjalizacje, tak? Czyli wywiad w biznesie, czyli inteligencja analityczna. Uwielbiam to sformułowanie, inteligencja i analityczna, które są razem ze sobą złączone. Nie analityka, tylko inteligencja analityczna. Kolejną jest bezpieczeństwo w biznesie i ostatnią jest zarządzanie strategiczne, kierowanie ogólnym i zarządzanie zasobami ludzkimi. I to też nie całe. Zwróćmy uwagę, że nie całe, tylko to, co służy wsparciu zarządzania. Teraz, to, że ktoś jest wywiadowcą, to wcale nie oznacza, że on się specjalizuje też we wszystkim, bo może we wszystkim, a może specjalizować się tylko na przykład w... O, patrzę, jak ludzie sobie spacerują. Może na przykład specjalizować się tylko i wyłącznie w pracy właśnie z ludźmi, z human. Z kolei analityk może się specjalizować w analityce informacji, w analityce tekstu, może się specjalizować w czymś zupełnie innym, analityce finansowej albo szerzej, ekonomiczno-finansowej, ekonomiczno-technicznej. Tych takich wąskich, bardzo wąskich specjalizacji jest naprawdę bardzo dużo. To wcale nie oznacza, że nie zna się całości. Właśnie dlatego stworzyłem najpierw kurs podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, żeby poznać cały przekrój tematyki, ten podstawowy. A później można zapoznawać się z każdą specjalizacją, tą węższą, albo wybrać sobie swoją ścieżkę kariery czy zainteresowań i po prostu ją zgłębiać. Także odpowiadam, tak, znam się i każdy może się na tym znać. To nie jest żadna sztuka. To jest tylko i wyłącznie wiedza. Wiedza, później przychodzi praca i do tego, z tego powstaje nam doświadczenie. To tyle, jeśli chodzi o takie pytanie. Natomiast dziś chciałbym ci opowiedzieć ludzkim językiem. Ludzkim językiem, to istotne. Chwila, bo trochę mi pływasz. O, już. Ludzkim językiem. Kim jest sygnalista? Nie będę się powoływał na żadne szczególne akty prawne, nie będę ci mówił tego językiem prawnym. Powiem ci, kim jest sygnalista. Dlaczego? Dlatego, że na nim wisi odium tego, czy to po prostu kapuś. A to kapuś nie jest. W żadnym wypadku. Zaraz ci wyjaśnię kilka dosłownie uwag na temat sygnalisty i na temat kanałów zgłaszania nieprawidłowości, bo wydaje mi się, że to jest klucz całej sprawy. I zaglądam do moich notatek, żeby się nie pogubić i powiedzieć ci jasno, prosto i przyjemnie, o co chodzi. Po pierwsze, sygnalista, czyli osoba
informująca o nieprawidłowościach, nie mówię jeszcze kogo, bo to właśnie dotyczy kanałów. To jest osoba informująca o zaistniałych nieprawidłowościach. Nieprawidłowościach, czyli czym? Tak, podejrzeniu popełnienia, usiłowania jakiegoś czynu zabronionego. O nieprawidłowościach, które zaistniały. O nadużyciu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązku przez kogoś. W końcu o tak zwanym niezachowaniu należytej staranności. I sygnalistą może być zarówno pracownik, czyli osoba z wewnątrz, interesariusz. To jest osoba z otoczenia, która w jakikolwiek sposób może być powiązana z firmą. To może być dostawca, to może być sprzedawca jakiś zewnętrzny, to może być każda osoba z zewnątrz, tak? Osoba z otoczenia wewnętrznego może być sygnalistą i osoba, która nie jest zatrudniona w spółce w żaden sposób, jest osobą z zewnątrz, z otoczenia zewnętrznego firmy, może być sygnalistą. Sygnalista ma 3 kanały informowania. Te 3 kanały to nie są wzięte z księżyca, to są 3 kanały, które muszą istnieć, które powinien pracodawca, powinna firma zagwarantować, że one istnieją. Zaraz powiem, z czego to wynika i jaka jest z tego korzyść. 3 kanały informowania przez sygnalistów. Kanał wewnętrzny, kanał zewnętrzny oraz ujawnienie publiczne. Kanał wewnętrzny. Jest to taki kanał, w którym osoba, która chce dokonać zgłoszenia, może to zgłosić do, jeżeli jest pracownikiem firmy, do bezpośredniego przełożonego albo do określonej, wyznaczonej do tego komórki organizacyjnej firmy. Osoba zewnętrzna zgłasza to w sposób zewnętrzny, wiadomo jaki, żeby to trafiło właśnie do tej komórki organizacyjnej firmy. To jest ujawnienie, kanał wewnętrzny. Jeśli chodzi o kanał zewnętrzny, jest to zgłoszenie któregoś z tych faktów do instytucji państwowej, do instytucji zewnętrznej. Na przykład na policję, do służb. Różnie bywa, nie wszystko kończy się, zaczyna się od razu tym, że jest wszczynane jakieś śledztwo, dochodzenie czy cokolwiek. To wszystko zależy, czego dotyczy takie zgłoszenie. I trzecim kanałem jest ujawnienie publiczne. To są te wszystkie Snowdeny czy tak dalej, czyli ujawnienie za pośrednictwem mediów publicznych. I teraz, jaka jest korzyść z tego, że firma stworzy system przeciwdziałania nieprawidłowościom i takie kanały skonstruuje i one będą dobrze działały, dobrze funkcjonowały. Jaka jest korzyść dla firmy? Otóż, jeżeli firma spowoduje, że wszelkie informacje o nieprawidłowościach będą trafiały do niej bezpośrednio kanałem wewnętrznym, to będzie mogła wszystko rozwiązać, wszelkie czynności następcze, jakie będzie musiała podjąć. Będzie mogła to rozwiązać, nie zamieść pod dywan, bo jeżeli sygnalista zgłosił coś kanałem jednym, nie znaczy, że nie będzie mógł zgłosić tego kanałem drugim. Więc trzeba wszystko zrobić tak, żeby też sygnalista był poinformowany o efektach, o czynnościach następczych, co się dzieje z jego zgłoszeniem. Więc, ale wracam. Po prostu unikniemy kryzysu w firmie. Unikniemy kryzysów, a przed najgorszego chyba to, czyli kryzysu wizerunkowego, z którym czasami jest bardzo ciężko sobie poradzić. Innymi słowy, pacyfikujemy zagrożenie. Zagrożeniem jest wystąpienie nieprawidłowości i zagrożeniem jest to, że nie zadbaliśmy o to, żeby nasz pracownik albo osoba zewnętrzna, jeżeli informuje, mogła zgłosić to do nas, żebyśmy sami sobie poradzili z tym problemem. Tylko to idzie albo do instytucji państwowej, co nie jest dobre dla biznesu, a już nie daj Boże jest to coś takiego, co się pojawi w mediach, uderzy w firmę i to różnie może się skończyć. To może bardzo ciężko odczuć po prostu finansowo. W firmie opłaca się tworzenie kanałów wewnętrznych. Oczywiście wszystkie inne również należy zadbać. Nas jednak najbardziej interesuje ten kanał wewnętrzny. Jeżeli my go dopieścimy organizacyjnie, wszystko będzie sprawnie, skutecznie spływało do nas i to my będziemy sobie rozwiązywać nasze problemy. Na tym to po prostu polega. Co ważne,
od strony czysto ludzkiej. Sygnalizacja nie jest prawem. Sygnalizacja nie jest prawem człowieka do tego, żeby informować. Sygnalizacja dla pracownika jest obowiązkiem. Obowiązkiem zawsze była. To wynika bezpośrednio z przepisów pracowniczych, że pracownik musi dbać o dobro zakładu pracy. Świadomość tego, jakie są zagrożenia i czym, powoduje, że powinien o tym informować. A firma powinna zagwarantować takiemu człowiekowi ochronę przed wszelką dyskryminacją, zwolnieniami i tak dalej. To jest po prostu mądrość albo głupota firmy i tyle. Albo ochronić pracownika, a jeżeli nie, to firma może za to bardzo zapłacić. Po co? Po co? I teraz tak. Ochrona pracownika to jest jedno, to są całe mechanizmy, które trzeba stworzyć. A drugie, poufność. Chciałem o tym Ci powiedzieć, ponieważ często się mówi, że zgłoszenie musi być anonimowe. To jest po prostu nieporozumienie, ogromne nieporozumienie. Anonimowość polega na tym, że odrywa się dane osoby od danej informacji i nigdy nie powoduje się, że osoba znika, tak? To jest tak, że anonimowość polega na tym, że ja gdzieś daję swoje dane, daję na przykład odpowiedź na ankietę i w tym momencie to nie jest ankieta, która jest moja, tylko odrywa się dane, tak? Nawet nie wiadomo, czy mężczyzna, czy kobieta to pisała i nigdy, to jest ważne, nigdy nie można już odtworzyć tego, że to coś jest powiązane ze mną. Mam telefon komórkowy, który, no nie, teraz to już nielegalne jest, to nie będę tak brnął, bo można było mieć kartę i nie wiadomo, kto jest, prawda, właścicielem, do kogo ta karta na numer telefoniczny należy. No dziś tego już nie wolno robić, to jednak jest niezgodne z przepisami w Polsce. Dobra, w każdym razie anonimowość polega na tym, że nigdy nie można zidentyfikować mnie jako osoby, która dokonała zgłoszenia. Nigdy, za pomocą żadnej techniki tego się już nie da zrobić. To jest anonimowość. Poufność polega na tym, że bardzo wąskie grono osób, oczywiście zgodne z zasadami, z prawem, czyli z tym, w jaki sposób stworzyliśmy system zgłaszania nieprawidłowości, jest w stanie zidentyfikować, kim jest zgłaszający. Dla wszystkich innych jest to obywatel X. No to tak bardzo, bardzo, bardzo ogólnie chciałem Ci to wyjaśnić. Jeśli chodzi o sprawę sygnalistów, naprawdę traktowanie tych ludzi jako donosicieli kapusiów jest pozostałością z jakiejś zupełnie, totalnie innej epoki. To jest nieporozumienie. Totalne nieporozumienie. Dzięki sygnalistom firma oszczędza kasę, oszczędza masę problemów i sama sobie z nimi radzi. O Jezu, jak te ptaki tu pięknie śpiewają. Dobra. Na dziś to by było tyle, to wszystko, co chciałem Ci powiedzieć. O tych sprawach ja bardzo dokładnie szkolę, bardzo dokładnie uczę. O nich będzie również na kursie podstawowym wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence, na który bardzo, bardzo serdecznie się zapraszam. Jest to oczywiście bardzo niewielki wycinek tej wiedzy, ale bardzo istotny. Życzę Ci dzisiaj miłego dnia. Takich treli ptasich, jakie ja tutaj posiadam, mam, słyszę, jest bardzo miło. Miłego dnia, Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć!